11 maja odbyła się czwarta edycja Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych w tym sezonie. W sportowych zmaganiach zmierzyły się przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, a także rodzice. Nie jest trudna, ale fajnie się biega. Już dużo razy tu biegałam. Dużo razy? Udało się coś zdobyć? No tak, można powiedzieć. Bardzo fajnie się biega, biegnę już piąty raz. Naprawdę fajnie się tutaj biega. Dobre warunki, ciężkie, cięższe przeciwnicy. Naprawdę fajnie. Każdy rocznik podzielony był na chłopców i dziewczęta. Jako pierwsi wystartowali najmłodsi, a razem z nimi ich opiekunowie. Jednak najbardziej zacięta walka odbywała się w rocznikach starszych, bowiem nie był to ich pierwszy start w tych zawodach. W biegach przełajowych brałam dwa razy udział. Biega się bardzo fajnie i mam nadzieję, że jeszcze pobiegnę parę razy. A trenujesz gdzieś? Tak, UKL 8 Police. Teraz będę biegł trzeci raz, ale jest ogólnie duża konkurencja, dużo osób biegnie, a ogólnie się fajnie biega. Organizatorem zawodów był Wydział Oświaty i Kultury. Imprezę od lat wspierają Szkoła nr 8, Polskie Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki oraz UKL 8 Police. W tym roku biegnę pierwszy raz, a trenuję w klubie UKL 8 Police. Dobrze, a powiedz mi, jak ci się biegło za pierwszym razem? Super. Tak, ale trudna ta trasa jest, czy jednak? Nie, łatwa. Najlepsi biegacze zostaną nagrodzeni podczas gali sportu szkolnego, która odbędzie się pod koniec sezonu. Za udział w biegach przełajowych nagrody otrzyma najlepsza dziesiątka wśród przedszkolaków, najlepsza szóstka wśród uczniów oraz trójka osób dorosłych. Jednak w imprezie nie liczą się tylko zwycięzcy. Ideą jest aktywne spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi.